Temat, jaki chciałem podjąć, to edukacja na rozdrożu cywilizacji. Przyznam się, że mam pewną tremę, aby przeprowadzić ten wykład po moim wieloletnim profesorze i mistrzu, ojcu profesorze Krąpcu, ale no mam nadzieję, że nauka nie poszła w las i że będę mógł podzielić się z Państwem pewnymi uwagami i przemyśleniami, mam nadzieję, że nawiązującymi do rzeczywistości, a które będą w pewien sposób kontynuacją i też nawiązaniem do tego, co ojciec profesor tutaj mówił. Otóż ten właśnie aspekt, edukacja w kontekście cywilizacji, mianowicie to, co nas jako Polaków i Europejczyków najbardziej intryguje, to nie jest kwestia poznawania różnorodnych cywilizacji, jakie były w dziejach ludzkości, ale przede wszystkim jest to walka o zachowanie tożsamości cywilizacji zachodniej. I właśnie ten cykl konferencji dorocznych, on ma na uwadze ten problem, zachowanie tożsamości cywilizacji zachodniej. I jednym z aspektów właśnie jest problem zachowania tożsamości edukacji zachodniej, czyli musimy uświadomić sobie, na czym polega fenomen cywilizacji zachodniej w porównaniu z innymi cywilizacjami. Przede wszystkim może zwróćmy uwagę na to, że edukacja oczywiście pojawia się wśród stworzeń niższych od człowieka, wśród choćby zwierząt czy ptaków, ale jest to no, nieproporcjonalnie uboższe w stosunku do tego, czym żyje człowiek. A są też takie stworzenia, które przychodzą na świat i od razu wszystko wiedzą. Wszystko wiedzą, nie ma już tej relacji między rodzicami a potomstwem, czyli kiedy już ryba złoży ikrę, wyklują się małe rybki, no to nie ma tutaj relacji tej rodzicielskiej. Ale z kolei wiemy, że zwłaszcza w świecie ssaków, czy nawet ptaków, teraz ptaki się wlęgają, ta relacja jest. Ona nie trwa długo. Ona trwa czasami kilka godzin, czasami kilkanaście dni, bardzo krótko. Natomiast w przypadku człowieka relacja do rodziców trwa całe lata, a właściwie nawet całe życie. Więc jest to zupełnie jakby inny fenomen. I druga sprawa, edukacja w ramach świata zwierzęcego, ona jest dostosowana przede wszystkim do pewnej sztuki przetrwania. Natomiast edukacja w przypadku człowieka zawiera element przekazu kultury i to przekazu w ramach pewnej cywilizacji. Czyli tutaj w grę wchodzi przekaz kultury, który jest obejmuje szerzej nie tylko relacje między potomstwem i rodzicami, ale wiele pokoleń i również nie jest ograniczony przestrzennie. Nie jest ograniczony przestrzennie, czyli fenomen edukacji zawiera w sobie jakiś niezwykły potencjał, który ma pomóc człowiekowi w jego właśnie rozwoju osobowym. Co jest charakterystyczne dla edukacji w świecie ludzi? Otóż charakterystyczne jest to, że pojawia się fenomen szkoły, bo to, że rodzice w jakiś sposób wychowują swoje potomstwo, to pojawia się wszędzie w świecie ludzi, to jest czymś normalnym. To, co jest różnorodne, to jest kwestia zakresu edukacji i właśnie momentu, w którym pojawia się jakby odrębna instytucja, której zadaniem jest kształcenie. Jest to właśnie szkoła. I ciekawa rzecz, że w większości tych wielkich cywilizacji jest obecna szkoła, również jest ona obecna w kulturze greckiej, której początki są zarazem jakby początkami cywilizacji zachodniej. Na co należałoby zwrócić uwagę, kiedy mówimy o szkole? Ponieważ do tego no, w tej chwili właściwie szkoła jest czymś tak silnie obecnym w życiu człowieka, że obawiam się, że troszkę zatraciliśmy wyobrażenie, co to jest szkoła, co stanowi istotę szkoły. Bo szkoła dzisiaj najczęściej nam kojarzy się na różnych etapach, czy to będzie kształcenie podstawowe, średnie czy wyższe, z instytucją państwową. A więc albo, że jest to własność państwa, a jeśli nie jest to własność państwa, to jest to
placówka, która musi spełniać kryteria wyznaczone przez państwo, różnego rodzaju minima programowe, egzaminy, certyfikaty, dyplomy. Właściwie nawet tam, gdzie szkoły są prywatne, państwo przenika nieomal wszędzie. Państwo przenika wszędzie. I dla nas właściwie jest już nieomal nie do pomyślenia, że ta cała taka nabudowa, ta czapa, która wchodzi w szkołę, to nie była istota szkoły. To nie była istota szkoły. Otóż okazuje się, że ta ingerencja państwa w istotę szkoły pojawia się dopiero w Cesarstwie Rzymskim. Ani u Greków, ani w okresie helenistycznym szkoła, mając status publiczny, nie była instytucją państwową. I ktoś powie, jak to nie było? No po prostu nie była. To, co charakteryzuje naszą cywilizację łacińską, to jest to, że życie publiczne organizowane jest najpierw oddolnie, to znaczy ona wyrasta nie tylko z potrzeb, ale również z pewnej energii i zapobiegliwości samych ludzi. Nie potrzeba cesarza, żeby trwała szkoła. Nie potrzeba cesarza, bo on się na tym nie zna. Ale właśnie w Cesarstwie Rzymskim, które stanowiło już powoli taki prototyp państw totalitarnych, cesarz zaczyna rościć sobie prawo do tego, że on będzie ustanawiał prawa dotyczące szkoły. I on będzie niektóre przynajmniej szkoły finansował. I teraz ciekawa rzecz, proszę państwa, bo znowu problem finansowania szkoły. No to ktoś powie, no to załóż sobie szkołę, ale jak płacić? Otóż w Grecji szkoły były przedsięwzięciami prywatnymi. Zarówno gdy chodzi o szkoły podstawowe, jak również szkoły, byśmy powiedzieli, wyższe, takie jak liceum Lykeion Arystotelesa, czy też Akademia Platona. Otóż finansowanie szkół polegało na tym, że albo tak jak sofiści uczyli i pobierali opłaty po prostu od uczniów, albo też szkoła była bezpłatna, jak w przypadku Akademii Platona czy Liceum Arystotelesa. Skąd pieniądze? No Platon sam pochodził z rodu królewskiego i miał pieniądze. Natomiast Arystoteles, i tu jest tak jako przykład, jeżeli polityk albo władca chciał dofinansować szkołę, to czynił to jako osoba prywatna. Co to znaczy? To znaczy, że za tym nie szły różnego rodzaju naciski i uzurpacje dotyczące czego? Choćby tego, czego szkoła ma uczyć lub kto ma w niej uczyć. To nie jest jego sprawa. Jak chce dofinansować, niech to zrobi jako osoba prywatna. I wyobraźcie sobie państwo, że według przekazów Liceum Arystotelesa otrzymało od Aleksandra Wielkiego 800 talentów srebra. Teraz 800, co to jest? Można to przeliczyć na kilogramy, ale przeliczymy inaczej. Wczoraj czytałem właśnie znakomite eseje naszego największego powojennego poety Zbigniewa Herberta na temat Akropolu. I otóż on pisze, że koszt wystawienia w czasach Peryklesa Partenonu na Akropolu wynosił 469 talentów, czyli nieomal nieco więcej niż połowa tego, co Arystoteles otrzymał od Aleksandra na swoją szkołę. A co to było te 469 talentów? To była równowartość trybutu, czyli pewnej daniny, jakie Atenom płaciło 20 miast. Czyli możecie sobie państwo wyobrazić, jaka to była potężna suma, ale dzięki temu właśnie ta szkoła wpłynęła właściwie na bieg, nadzieję cywilizacji kultury zachodniej. Bez polityków, proszę zobaczyć, bez polityków. I teraz pojawiają się takie słowa, jak właśnie dzisiaj mamy gimnazjum, liceum, to już są takie nazwy dowolne. To można nazwać również sikorka albo samolot, bo to nie ma znaczenia. Jest pewna tradycja związana z tymi nazwami. Są to nazwy, proszę państwa, greckie, więc przede wszystkim najpierw jako nazwa taka bardziej podstawowa gimnazjum. Gimnazjon to było miejsce ćwiczeń fizycznych. To, co ojciec profesor tutaj wspominał o tym wychowaniu fizycznym, to nie żarty. To nie żarty. Młody człowiek, i to porównywał Platon, jest jak delikatna roślinka. Musi być otoczony opieką i nie wystawiany zbyt wcześnie na zagrożenie ze strony zła. Bo jeżeli wystawimy taką roślinkę na mróz, na wiatr, to im jest ona szlachetniejsza, tym prędzej padnie. A przynajmniej się wykoślawi.
I dlatego właśnie tym pierwszym jakby elementem człowieka, który od razu po urodzeniu już trzeba mieć na uwadze poprzez ćwiczenia, jest ciało. I co ciekawe, mianowicie szkoły greckie wyrastały na bazie miejsc ćwiczeń fizycznych. To były właśnie palestry i gimnazja. To były palestry i gimnazja dla młodzieży tej takiej młodszej i starszej. Dopiero później, gdy skończył 18 lat, czy mężczyzna, chłopak właściwie, przechodził do, to były efebia, gdzie było przysposobienie już wojskowe i te efebia były finansowane przez państwo, dlatego że chodziło o żołnierzy. Ale dla rozwoju fizycznego, żeby to był człowiek, który właśnie umie chodzić, który prawidłowo wzrasta, który nie jest pokoślawiony, potrzebne były miejsca, codzienne miejsca ćwiczeń. I tam zagnieżdża się już w VII wieku przed Chrystusem, zagnieżdża się szkoła. Do szkoły młodego dzieciaka, który skończył 7 lat i już wyszedł spod opieki kobiet, to była ta pierwsza faza edukacji anatrofe, atrofe to znaczy karmić. To było karmienie do 7 lat. A potem był etap paidei, właśnie już wychowywania. Do czego wychowywania? Otóż słowo paideia zostało przetłumaczone na łacinę humanitas, wychowanie do człowieczeństwa. Czyli wiemy, że przed człowiekiem jest długi okres rozwoju i musimy przystosować różnego rodzaju instytucje, środowisko społeczne zorganizować, żeby ten człowiek dojrzał do człowieczeństwa. I otóż do szkoły prowadził takiego młodego adepta pedagog. Dosłownie pedagog to znaczy ten, który prowadzi dziecko. Prowadzi dziecko. Kto prowadził? Niewolnik prowadził. Niewolnik prowadził dziecko, żeby dziecku nic po drodze się nie stało. A więc tak jak dzisiaj czasami strach jest iść ulicą, żeby nie zaczepiły jakieś łobuzy. Prawda? Więc dzieci, zwłaszcza takie delikatniejsze, są narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. I dlatego dziecko szło do szkoły pod opieką pedagoga. I teraz jak wyglądało, proszę Państwa, takie liceum, to po prostu aż się nie chce wierzyć, jak to było niesamowite. Otóż liceum, co to jest liceum? Liceum, nazwa pochodzi od lykos, to jest wilk. Otóż Arystoteles po swoich licznych podróżach w 335 roku powrócił do Aten i ponieważ nie był obywatelem ateńskim, nie miał prawa jakby posiadania instytucji ani własności w mieście, po wschodniej stronie miasta, a po przeciwległej, jeśli chodzi o Akademię Platona, założył swoją szkołę. To było miejsce przez niego dzierżawione. Otóż okazuje się, że to Lykeion pochodzi od, to był Apollo, pogromca wilków. Tam była świątynia poświęcona temu właśnie Apollonowi, ale oprócz tego były gaje, były łąki, wpadały tam na ten teren dwie rzeki, które odpowiednio kanałami rozprowadzano po całej tej pięknej przyrodzie. Było sanktuarium poświęcone Hermesowi, Muzom i właśnie Apollonowi. Było tam gimnazjum, czyli liceum, to był cały ten teren szkolny, tak niezwykle urozmaicony, a gimnazjum to był jeden z jakby z elementów, to była budowla, która służyła właśnie ćwiczeniom fizycznym. I wyobraźcie sobie Państwo, że to gimnazjum prawdopodobnie było zbudowane, czyli musimy sobie wyobrazić te przepiękne greckie kolumny, przepiękne kapitele. Było zbudowane w czasach Peryklesa, a więc w czasach największej świetności. I od, jak wspominają, prowadziła kryta kolumnada od świątyni Mus do tej świątyni Apollona. I właśnie tą krytą kolumnadą rankami i po południu Arystoteles przechadzał się, a przechadzając nauczał. Nauczał zarówno najbliższych uczniów, jak też były otwarte jakby wykłady dla szerszej publiczności. Ta szkoła, proszę Państwa, to było stowarzyszenie przyjaciół. To było stowarzyszenie przyjaciół, których łączyło co? Umiłowanie prawdy. Ci ludzie nawzajem od siebie się uczyli i nauczali.
czyli mogli być równocześnie i uczniami, i mistrzami, ale był wśród nich największy Arystoteles. Więc w ten sposób widzimy, że szkoła przede wszystkim jest oparta na czym? Na tym, że posiada swój status publiczny, ale ten status publiczny wyrasta z naturalnej potrzeby człowieka, żeby się rozwijać ostatecznie do prawdy. I teraz ludzie organizują się w taki sposób, żeby z siebie wyłaniać tych, którzy się po prostu znają na tym, co robią. A państwu nic do tego.